postanowiłem sobie trochę przycupnąć i zjeść, dlatego że zaraz pewnie podejrzewam, będę miał wylotówkę. Znaczy do tej wylotówki to jeszcze trochę mi brakuje, ale teraz będę miał wylotówkę i postanowiłem tego tureckiego żarła trochę zakosztować, zobaczyć co to w ogóle jest. Także trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że dzisiaj dotrę. Zostało mi jakieś 400 km. Jeśli chodzi o dzisiejsze widoki, to zobaczcie. Mamy góry. No coś niesamowitego, zobaczcie. Kurde, po prostu jest morze. I są góry. I latają samoloty. Jest piękna plaża tam dalej. Piękna plaża. I jest słońce. I powiem wam uczciwie, że naprawdę robi się ciepło, robi się przyjemnie. Wczoraj padał deszcz. Trochę podłamał mnie ten deszcz, dlatego że było zimno, naprawdę było zimno. Dzisiaj już mamy bardzo fajną pogodę, także ja zaraz się zbieram i zaraz będę uciekał. Co ciekawe, złapałem sieć, złapałem Wi-Fi, jak to mówią w Anglii. I generalnie problem polega na tym, że to nie jest tak jak w tradycyjnych, normalnych krajach, że jak jest za darmo sieć, to jest za darmo sieć. Tu trzeba było wpisać numer paszportu, hasło, także no tak to jest, no lecimy dalej. No i wyszedłem i zmierzam. Powiem tak, słońce świeci, jest bardzo przyjemnie, ale nie dlatego, że słońce, tylko wiaterek wieje i dlatego jest przyjemnie, czyli mamy słońce. Zobaczcie, jaki niesamowity klimat w tej miejscowości. Dobra, jaki jest plan? Plan jest taki, że muszę gdzieś dostać się na wylotówkę, aby dostać się do Efezu, ale też muszę kupić kartę koniecznie. Kartę i coś do picia, to jest podstawa chyba tego wszystkiego. Woda, internet i energia. Energię mam zapewnioną, mam dwa powerbanki i to takie dosyć mocne, ale muszę sobie zapewnić jeszcze wodę. Woda, ludzie, wodę. Tu jest pełno sklepów, także nie będzie z tym problemu, ale muszę znaleźć jakąś kartę SIM, internet, koniecznie. Problem. Dostałem wodę, znalazłem bankomat, czyli kasę wybrałem, natomiast nie mogę nigdzie dostać karty SIM. Muszę powiedzieć, tak się zdziwiłem, bo znalazłem jeden sklep, gdzie na pewno bym dostał tą kartę, ale sklep był zamknięty. Muszę powiedzieć, że dzisiaj jest w ogóle niedziela, także może dlatego, ale takie dziwne trochę, bo sklepy są pootwierane. Że jest niedziela. Wiadomo, że niedziela tutaj w ich kulturze może oznaczać pierwszy dzień tygodnia. Tak jak u nas poniedziałek, ale mimo wszystko nie wszystkie te sklepy są otwierane. Skręciłem w jakieś taką uliczkę. Uliczka, no nie wiem, tam taka typowa gospodarska. Rolna, można powiedzieć. Wszędzie są foliaki i chyba ludzie tutaj coś hodują, jakieś cytrusy, jakieś inne rzeczy. I teraz łapię mojego pierwszego stopa. Spróbuję złapać chociaż na kilka kilometrów, bo gdzie to kurwa. A to, co ja teraz próbuję zrobić, to dostać się do Antalii. Antalia, taka bardziej tam centrum tego czegoś. Dobra, idę. Idę i będę łapał przy okazji. Zobaczcie tu, jak ludzie mieszkają. Po prostu.
trudno się stąd wydostać. Aj, czuję to. Typowa taka wiocha po prostu, ale na tych wiochach po prostu widać taką biedę turecką. Po prostu widać, że ci ludzie, oni są tutaj, żyją sobie chyba z tych upraw. Sprzedają, ale po prostu widać taką biedę. Na przykład zobaczcie na ten dom. Tak naprawdę to widać, że ludzie mieszkają tu w tym miejscu, żyją, ale mają kawał pola do uprawy. No ale żyją, no, jakoś tak można, ale zobaczcie, no po prostu świeci słońce, a tam widzimy góry. Góry pokryte śniegiem. To jest niesamowite. Mieszkać w tym miejscu, z jednej strony fajnie, z drugiej bieda, no ale z trzeciej zobaczcie, no po prostu coś niesamowitego. Te góry robią naprawdę mega wrażenie. Niesamowite wrażenie. Po prostu szok. Toż to szok. Jakby Pawlak powiedział. Zobaczcie tu, na tą chatkę. Dach. Zobaczcie. Dach pokryty folią. I tu ludzie normalnie mieszkają. Folią, rozumiesz? Są jakieś tam dachówki. Są. Ale na dachówkach leży folia. No bo po co to? Naprawiasz, jak to można folią. I teraz pytanie, dlaczego to jest folią pokryte? Czy dlatego, że ludziom się nie chce tego naprawiać? Nie, pełny samochód. Okej, okay. Pełny samochód. Pytanie, czy ludziom się nie chce tego naprawiać? Czy po prostu ich nie stać na lepszy budulec? No cóż, jadę, ale musiałem skorzystać z usługi tutaj pana taksówkarza z uwagi na to, że no niestety bym się stamtąd nie wydostał. Pan taksówkarz podrzucił mnie do Antalii, gdzieś tam do centrum. Pokażę mi, gdzie również się mogę tą kartę SIM kupić, żeby mieć jakąś łączność, bo to bez tej łączności to jest tragedia. Koszt taksówki, sporo kilometrów nawet, koszt taksówki to jest jakieś 25 zł. Także uważam, nie jest tak źle. Naprawdę, jeżeli ktoś by chciał z rodziną się wybrać, to powiem szczerze, po prostu piękna rzecz. Raz, że hotele są bardzo tanie, tak jak mówię, no za nocleg zapłaciłem 20 euro. Dwa, że no mamy góry, mamy morze, to wszystko w jednym. Taksówki nie są drogie, jeżeli chodzi o żywność, to również nie jest, no takie ceny są bardzo podobne do naszych. Myślę, że nawet opłacałoby się tutaj wynająć samochód i samochodem sobie śmigać po mieście, dlatego że paliwo jest bardzo tanie. Patrzyłem, 6 ichnej tej waluty, 6 ichnej waluty, czyli teraz mamy tutaj stację benzynową, jest 6,52, czyli jakieś 4 zł za litr paliwa. Także powiem szczerze, że naprawdę jestem w ogromnym szoku, jeżeli chodzi o ceny, bo naprawdę są bardzo przystępne. Jeżeli mamy jakieś tanie loty, to naprawdę rewelacja. No tylko tu jeden mankament jest taki, że no tą kartę, SIM card gdzieś musimy dostać. Bardzo ciężko dostać SIM card. Przepraszam. Sorry. Dobra, słuchajcie. Jest dobra wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że udało mi się zdobyć internet. Yeah. Ale to jest bardzo dziwna sytuacja, bo nie wiem, chyba z 10 sklepów odwiedziłem, jeżeli chodzi o internet, jeżeli chodzi o kartę SIM. No nie skłamię, jak powiem, że 10 sklepów odwiedziłem i dopiero w 10 udało mi się zdobyć kartę. A co ciekawe, to były sklepy oczywiście z telefonami. Wszędzie wchodzę, to mówią, nie ma internetu, nie ma internetu. Wszedłem do tego ostatniego sklepu, słuchajcie,
tłumaczę mu, że chce kartę SIM, on mówi, oczywiście mają, i zaczął jej szukać. I nie znalazł tej karty SIM u siebie. Poszedł do sklepu, do którego ja byłem wcześniej. Stamtąd wziął kartę SIM, przyniósł i mi załadował. Nie wiem, dlaczego tak jest, że pytasz się ludzi o kartę SIM, oni mówią, że nie mają, a się okazuje, że mają, ale nie chcą ci sprzedać. No ale taki kraj. Co kraj, to obyczaj. Słuchajcie, jeszcze jaja wyszły z tym internetem. Okazało się, że sama karta tak naprawdę nie wystarczy. To jest tylko po prostu wstęp do tego, żeby wejść na internet. Musiałem jeszcze kilka sklepów przelecieć, aby naładować tą kartę. Dopiero udało się. Mam 4 giga, bo tu się kupuje pakiety. Czyli musisz kupić kartę SIM i dodatkowo musisz kupić po prostu pakiet internetu, żeby go mieć. Żeby w ogóle go wystartować. A ja zmierzam dalej. Słuchajcie, gdyby nie to, że mam plecak ciężki, to byłoby naprawdę rewelacja. Mój plecak obecnie waży 18 kg. Także 18 kg, ale dlatego, że mam tam namiot, mam tam śpiwór, karimatę. Dzisiaj prawdopodobnie uda mi się już na dziko zaluzować, a nie jakiś all inclusive. Co mogę powiedzieć na temat ludzi w Turcji? Ludzie w Turcji są naprawdę bardzo, bardzo mili, pomocni, machają ci, ale też przede wszystkim nie są tacy zachłanni na kasę, tak jak w tej Jordanii. Po prostu tam to była masakra. Na każdym kroku chcieli od ciebie pieniędzy za byle gówno, tak naprawdę, tak? A tu jest tak, że ludzie ci pomogą. Machają do ciebie, trąbią. Znaczy jak trąbią, to znaczy, że chyba cię nie lubią, ale generalnie ludzie są przyjaźnie nastawieni. Także Turcja. Antalya. Jesteśmy teraz w Antalii. Postanowiłem sobie trochę przycupnąć i zjeść, dlatego że zaraz pewnie podejrzewam, będę miał wylotówkę. Znaczy do tej wylotówki to jeszcze trochę mi brakuje, ale teraz będę miał wylotówkę. I postanowiłem tego tureckiego żarła trochę zakosztować, zobaczyć co to w ogóle jest. Także trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że dzisiaj dotrę. Zostało mi jakieś 400 km. Takie dostałem, o. Zobaczcie, jakiego mam kebaba. Dla tego kebaba i za kole zapłaciłem, słuchajcie, 20 lirów na nasze, to jakieś 10 zł, ale powiem wam, że naprawdę bardzo dobre. Bardzo mocno polecam w ogóle to tutaj restaurację. Zobaczcie, jak będziecie tu, to jak najbardziej polecam, bo jest mega niesamowite żarcie. Wygląda na to, że znalazłem wylotówkę. Także idę, będę zaraz łapał gdzieś stopa. A w tle pan Swahil sobie śpiewa, nawołuje do modlitwy. Do tego, żeby oddać cześć, przyjść do świątyni. Tak. Bardzo to głośno słychać i towarzyszy mi ten dźwięk. Także jest ok. It's alright, jak to mówią w Anglii. I dalej idziemy. Było bardzo ciężko przejść ten pierwszy kawałek. Naprawdę jest bardzo ciężko. Tym bardziej, że idę z takim wielkim plecakiem. No ale teraz czeka mnie stop. Czy dam radę gdzieś złapać autostopa? Muszę dać radę.
nie mam innego wyjścia po prostu.